Hej, hallo, się witajcie w kolejnym odcinku z Zodiac Challenge i w ogóle, ale bym zlamiła, włączyłam sobie grę, w ogóle grałam przez ileś tam dni simowych, zaraz o tym powiem, ale włączyłam sobie grę, Mówię, dobrze, włączy się. Wiadomo, że The Sims 3 włącza się dość długo, więc zaloguje się wszystko i w ogóle, i w ogóle. Więc poszłam sobie do drugiego pokoju, siedzę sobie z chłopakiem, sobie gadamy, gadka szmatka. Po czym przechodzę obok pokoju, gdzie mam komputer, patrzę, coś się rusza, coś dziwnego. A tu cały dzień simowy mi uciekł, patrzę, Eliana zmierza dziarsko do pracy, całkiem dobrze się czuje. W ogóle był piątek, właśnie, coś koło ósmej rano. Mówię, kurde, całkiem dobrze sobie. Poradziła przez ten dzień bez całkowitej mojej kontroli, ale, 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 mamy teraz czwartek, bo czwartek powinien być i jest dzień wypoczynku, tak, dzień lata, można powiedzieć, że są wakacje i co się podziało, tu już mamy znajomości. Ja z Elianą grałam kilka dni, tak jak mówiłam, że tak będę robić. I ona zakomplowała się w pracy, tylko w pracy, ja w ogóle nie spotykałam się te, z tym gościem, w ogóle go nie widziałam. Eee, Bill racket, eee, on jest kolegą z pracy i są dobrymi przyjaciółmi, po prostu sami z siebie, o nich widocznie rozmawiają ze sobą dużo, jeśli chodzi o pracę, a ten koleż w ogóle nie jest zainteresowany spotkaniami z nami. Albo go nie ma w domu, albo nie chce przyjść, jak go zapraszamy, czy chcemy z nim gdzieś wyskoczyć, to on się nie zgadza, więc. Trochę niedostępny, trochę trudny, mimo że spodobała mu się nasza Eliana, to nie do końca chce się z nią spotykać, i to trochę przykro mi jest, szczerze mówiąc, ale dzisiaj popracujemy trochę nad tym albo z nim, albo z nim. Co ciekawe, jej pragnieniem jest pocałować Billa, więc to już się robi na grubo, to jest jej postanowienie takie postanowienie, to jest jej pragnienie, które nie wiem, czy spełnię. Na razie zapisałam je, żeby tutaj było. Zobaczymy, jak nam się to potoczy. Być może faktycznie gdzieś tam się pocałują, ale jeszcze nie wiem. Bardziej się na tego cały czas czają. Chyba jest albo nie wiem, to niedostępne, albo coś. No nie chce z nami się spotykać. Co jeszcze, to zmieniłam jej cechę z perfekcjonistki na ekscentryczkę, bo taka cecha powinna być. Po prostu się pomyliłam. Kariera jest na trzecim poziomie polityki. Jest starzystką kampanii. Co ciekawe, ona dostała awans, mimo tego, że nie miała wypełnionej charyzmy i chyba tak się dobrze sprawdzała, że po prostu dali jej awans bez, um, bez posiadanych umiejętności. I mamy dosyć dużo do nadrobienia, średnio i to idzie. I tak naprawdę to jest wszystko. Aha, byliśmy jeszcze w tym parku ostatnio i mamy zdjęcie. Zdjęcie, tutaj jest foteczka. Możemy ją sobie powiesić. I to jest zdjęcie jak byliś, byłyśmy właśnie w parku, ona tam trochę sobie jakiś tam rozrywek poużywała i to jest właśnie zdjęcie z tego wyjścia. A jako, że jest dzisiaj wolne, to ona się ogarnie... W ogóle musiałam jej zmienić ustawienie, bo nie mogła przejść do prysznica, więc musiałam jej tego kwiata przestawić, tutaj przestawiam jej prysznic. No i tutaj ciągle w tym domu jest mgła, to są moczary, po prostu mokradła, ciągle tutaj są jakieś gęste mgły, trochę strasznie i upiornie, dlatego będziemy dążyć do tego, żeby przenieść naszą chatkę. Niekoniecznie w takim, takim stylu jak jest tutaj, ale żeby przenieść nasz dom po prostu zapchała kibel, co to tam robi? Robiłaś. Wezwij technika, niech nam robi, albo sama zrób. Dobra, sama zrób. No, yy, żeby po prostu no, ona mogła wyjść na dwór, wiecie, rozkoszować się piękną pogodą. Jest ciepło, jest lato, zobaczcie, 8 rano 28 stopni, a tutaj w ogóle tego nie widać. Tutaj na bank jest chłodniej, w ogóle tu są jakieś, widzę, grzyby i jakieś nawet roślinki. Co to jest za grzyb? Żyby. Ej, zbierz może to, bo to w sumie jest rzadkie. Tu musi się coś widocznie robić. A co tutaj? Co, co, co tutaj? A, to jest czyjś domek, ale tutaj nikogo nie ma, okej. Okay. Nikt nie mieszka tak właśnie na takich w wyższych podestach, może tutaj zalewa coś, my tego nie wiemy, nas zaleje i co wtedy? Nie będziemy mieć hajsu na remont. Zbierz ten, tego grzyba, a potem zjedz sobie gofry, bo ona robiła gofrów i teraz może je jeść, a potem gdzieś się wybierzemy, spróbujemy złapać tego Marka całego gdzieś yy, w domu u niego, może coś będzie. Oby. Nie jest zbyt drogi, ale dobra, poradzimy sobie, my mówię, nie mamy... Biedy w domu. Mamy pieniądze, tam nas wiecie, rodzice dobrze ustawili, więc nie musimy się na razie martwić. Chyba, że będziemy zmieniać sobie chatę, no to wtedy będzie większy problem, żeby po prostu coś lepszego, coś większego kupić. Ale o tym będziemy martwić się dużo później. Na razie nie, więc nie ma co. Gofry, gofry, dobra, jedz te gofry. Zabawy ci trochę brakuje, ale spokojnie. Postaram ci się te zabawy w jakiś inny sposób. I załatwić. No i widzicie, widzicie, jego nie ma, ale podjedziemy do niego pod dom. <laughs> Będziemy takie stalkerki, dwie. Chodź tutaj. Ale wolałabym, żeby ona podjechała. Ona podjedzie, chyba z tego, co mi się wydaje. Aha, i dziękuję bardzo za ciepłe przyjęcie tej serii. Mam nadzieję, że dalsze odcinki również będą Wam się podobały, dlatego już teraz zapraszam na kolejne. <laughs> Okej, okay, dobra, to czekamy z naszą Elianą. Kurde, ten Mark. Nigdy go nie ma, on jest ciągle poza domem. Podejrzyjmy, jak on tutaj mieszka, czy w ogóle warto się nim zainteresować. O, tu widzę, że to takie nowoczesne meble ma. Jakieś tutaj popatrzymy przez okna. Faktycznie stalkerki, ale jesteśmy creepy. Tu ma salon. Oh. Nie jest tak źle, wam powiem. Czasami te domy są tak bardzo źle urządzone, a ten nie ma tragedii. Wiadomo, że mogliby się bardziej postarać, ale nie jest źle. Nawet ma kąpa, więc... Okej, okay, okej, okay. nie możemy narzekać, nie możemy narzekać, oprócz tego, że on nie chce się z nami spotykać, co mnie troszkę martwi. Szkoda, że nie wiem jakiej on jest kariery, bo tak to byśmy mogli po prostu przyjść wtedy, kiedy będzie w domu, a tak to nie mam pojęcia. Spróbujmy z nim najpierw pogawędkę. Takie mam zniekształcone trochę te literki, ze względu na to, że to jest wszystko tryb okienkowy. Niestety, Simsy są ciężkie do nagrywania, bo to stare grę. Dobra, no gadaj z nim gadaj, czy wy się chyba dogadujecie, ale on nie chce się z nami spotykać, no kurde, jest chyba albo nieprzystępne, albo nie wiem co, no zobacz, nie chcecie widzieć. <laughs> potem Wam pokażę też, jak dodałam kolejne rzeczy Elianie, bo nie ma już po jednym ciuchu, po jednym stroju z danej kategorii, tylko ma więcej, więc potem sobie jeszcze ją obejrzymy, jak ona wygląda, w co tam się poubierała na inne okazje czy na inne dni. I również y, stroje do pracy też ma nowe w końcu, bo mówię, wyglądała po prostu przekomicznie. No i widzicie, gadają i gadają i gadają. Ale spotkać z nią się nie chce. Jakby był w pracy, to by jakoś inaczej. A znaczy, się jest, jest ważniakiem, może dlatego nie chce się z nią spotykać, bo jest takie kurde. nieprzyjemne. Pamięć dopuszczania kaczek. A mi, jak to wygląda. Dobra, nagadali się. Gdzie możemy się umówić? Może w parku. Chodźmy na ten festiwal. Okej. Okay. O, chcę No to spoko, bo tak to nie chciał się z nami spotykać, a teraz może trochę im bardziej podskoczyła ta znajomość i zmienił zdanie, dlatego... Um... Pójdziemy razem z nim, bo bardziej mi się on podoba niż on. Ten wygląda na takiego trochę mafiozo, taki trochę nieprzyjemny. A ten na takiego troszeczkę może ciapciaka, ale damy sobie radę razem z Elianą. To jest czy na to wiecie, urobi go. A, co my tu mamy? A, o, jest. Jest nasz kolega? Tak, to jest on. To nie jest on, to jest jakiś dany, ok. On jest wojskowym. Powiem wam, że za mundurem panny Sznurem tutaj on chyba sobie dodał plus 10 do atrakcyjności w oczach Eliany. Atrakcyjne towarzystwo. Ola la. A, rozmawiają o ulubionym jedzeniu. Może myślą już o obiedzie, żeby gdzieś wyjść na jakiś lunch, ale Eliana nie jest głodna, więc na razie tutaj. Ale ma strój, dlatego ma taki nieźle urządzony w środku dom, bo jest po prostu trochę bogaty. Opowiedz jakiś dowcip. Gatkę na podryw zróbmy, zobaczymy, czy się uda. No pewnie, że się uda, przecież oni się sobie podobają. Aryzmatyczna, pochwal. Aby to była wspaniała randka. Ja bym chciała, żeby ona go poznała, żeby ona wiedziała, na czym stoi, bo może być tak. A, to już randeczka, randeczka. No to w takim razie. Pochwal wygląd. Zrobimy e, tak. Poznaj. Pytamy go oficjalnie o karierę. Być może będziemy wiedzieli, w jakich godzinach on pracuje. E, gdzie to jest przyjazne? Mm, mm, mm. Zapytaj o karierę. Nie. Ale mimo wszystko chciałabym spotkać się również z tym Bilem, żeby zobaczyć, co to jest dokładnie za Sim, jak oni na siebie reagują, bo zakumplowali się po prostu w mgnieniu oka. I jak mówię, ona po prostu szła do pracy i miała, żeby sobie gadać ze, ze współpracownikami, no i z nim się najbardziej tutaj spiknęła. Zresztą nie. No tak, unika zobowiązań, także czuła, że będzie z nim ciężko, więc myślę, że na długo to związek może nie być, chociaż... Chociaż zobaczymy, myślę, że możemy spróbować z nim coś zrobić. Jakoś tam się zakumplować, ale wiecie co? Wydaje mi się, że ja sobie chyba. Coś mi się tu stało. O nie, przesunęła mi się okienko. Och, nein, och, nein, och, nein, poczekajcie. I kontynuujemy. Ale zobaczę, jak już tam się troszeczkę otworzył, to już ta znajomość całkiem nieźle idzie, więc myślę, że. Aktualnie maksymalny poziom charyzmu, musimy mieć dwóch przyjaciół. No to dalej, kurde, już macie dosyć dużo. Czemu nie jesteście przyjaciółmi jeszcze? Jak to jest bez pracy? Przecież masz mundur. Dlaczego łazisz niepotrzebnie w mundurze? Minus 10 do atrakcyjności. Tylko, że nie ma pracy. Jaką tam ma jeszcze cechę? Może jakąś jeszcze nam się uda poznać? I jest również artystą. Ok, znamy jakieś trzy jego cechy. Wiem, że nie pracuje. Artysta nie ma pracy, jest geniuszem. No to trochę romantyczne, nie? No co, jak już jest? Zapytaj o znak Zodiaku. Ej, podcałujmy go spontanicznie. Jestem bardzo ciekawa, jak to się uda. Jest rakiem. Uu, I co, i co? Uu, udało się. Ale coś ci się chyba znak nie podoba, bo on jest trakiem, ona jest wodnikiem. Tutaj chyba gdzieś jest. A, jakiś zgrzyt. Pocałuj go jeszcze. A co, kurde. Podtrzymaj za ręce. A, pierwszy pocałunek, no brawo. Jestem szczęśliwa razem z Tobą. Nie ma wątpliwości, że pasujecie do siebie. No, pięknie. He, nie się z tobą ponownie. Ale on by mógł zdobyć. W ogóle, wiecie co chciałam? Chcę wejść tutaj. Chcę, żeby ona się opaliła natreskowo i chcę zobaczyć, jak ona będzie wyglądała. Bo z takich rzeczy często wychodzą rzeczy bekowe. <noise> I mam nadzieję, że nie zrobi sobie dużej krzywdy, aczkolwiek nie można być wszystkiego pewnym. Dobra. I zaprosimy jeszcze tutaj tego bila, ale być może on jest gdzieś tutaj. Pokaż się. Ej, ona wygląda całkiem nieźle. Świetna randka, opalenizna. Całkiem nieźle, równomiernie to wyszło. Nie ma się czego wstydzić, wygląda ok, Ale czy ja mogę... Ja nie mogę go zaprosić. On gdzieś tutaj musi być. Gdzie on jest? Nie ma go tutaj gdzieś w parku, więc on musi gdzieś indziej łazić, bo to też nie on. I jej też przeszkadzaj. Ale wygrał, grubas. Widać, że lubi zeżreć. I on też jest jakąś rodziną tego, bo mamy takie same nazwisko. To gdzie jest ten nasz? Dobra, nie wyszło im, to wracamy do domu. E, chyba, że zaprosimy go teraz. Może zaprosimy go teraz? Tylko tak do domu od razu? Tak zaraz do domu, nie? Tak trochę... Hmm. Ale spróbujmy, spróbujmy. Zaprośmy go. Zaproś, zaproś. Zepsuł nam się zlew! Och, nein. E, napraw. Spróbuj naprawić. Chyba, że on przyjdzie i on nam naprawi. Byłoby dobrze i by nam się to przydało. Bo ona sama nie umie. No i widzicie, nie ma ochoty teraz przechodzić. No to nie, no to spieprzaj. To w takim razie wybraliśmy też lepiej, bo przynajmniej on chciał z nami gdzieś wyjść, a ci są niby przyjaciółmi, a poszło tak sobie. Umiejętności. Musiałaby jeszcze charyzmę trochę... trochę podreperować, ale niech sobie zje najpierw obiad. Potem niech idzie sobie skorzysta. Okej. Okay. Ona chce już tego pocałować, no to niech będzie ten, tamtego odrzucamy. Nie to nie, stracił swoją szansę. I no tak, pokażę Wam Elianę, jak wygląda w swoich strojach. Ten pierwszy to jest tak, ta sukienka codzienna, czy spódniczka i bluzka, którą ma na co dzień zawsze, ale za to ma jeszcze dodatkowe dwa nowe stroje. Ona za godzinę idzie do pracy, bo już jest rano. Okej, okay, no w końcu. Drugi ma również spódniczkę. I taką bluzkę, Mam problem z butami, bo bardzo mi się bagują. Bardzo dziwnie one wyglądają. Zazwyczaj coś się z nimi nie tak. I ja nie wiem, czy to jest błąd jakiś u mnie, czy może aga ma jakiś magiczny sposób ona zawsze wszystko wie. <ścoughs> aga, help. psują mi się buty. I trzeci strój, który być może kiedyś się wczyta. I trzeci ma też. Odkryte nogi, ale tym razem w sukience i baleriny. Jak widać, ona jest taką bardziej delikatną, zwiewną dziewczyną. Czy w strojach wizytowych jest ta tendencja? Nie pamiętam, muszę zobaczyć. Ona ma takie trzy stroje wizytowe: jeden taki bardziej na luzie, drugi taki przejściowy, i trzeci taki że wiecie, na rozdanie Oscarów, na które nigdy nie pójdzie. Więc zaraz sobie je wszystkie obejrzymy, ale coś długo dzisiaj chodzi. Tak, długo, długo, tak. To jest ten y, na wyjście na galę rozdania Oscarów. Taki już bardzo elegancki. Drugi już widzieliście, a trzeci. Nie, pół godziny to się wczytuje masakra. No i trzeci ma taką sukienkę, podoba mi się w niej. Ale nie zmieniamy jeszcze fryzury, bo y, wiecie, wchodzić, wychodzić. Y, zmienić jej strój tutaj, wejść. My się zmienić jej strój w szafie, potem znowu wejść do tutaj edycji twarzy, że tak powiem. Zmieniać fryzurę i tak po kolei, po kolei. No nie chciało mi się, ale tutaj jak najbardziej fryzura bardziej myślę, rozpuszczone włosy będzie miała. Yy, Piżemy jedną widzieliście, druga piżama. Jaka jest? Nie pamiętam. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, co tam mi się dzieje. Aha, taka zwykła na ludzie i yy, Artemisy <grytanie> na nogach. Sportowe nie, sportowe ma tylko jedno, to widzieliście ten bordowy taki dres. Kąpielowy chyba też nie, kąpielowy ma chyba dwa. O, taki ma, retro. Karierę pierwszego oczywiście nie mogę edytować. Boże, jak ona wygląda. To jest ten jej główny strój, którego nie można edytować, ale na szczęście dodałam dwa kolejne, dzięki którym wygląda jak człowiek, a nie jak pokraka. I są to takie eleganckie, ale bardziej na pół eleganckie, nie z przesadą, tylko tak bardziej. No, bez. Chociaż nie, to jest dosyć elegancka. Ale ta bluzka taka i spódnica, a drugi ma taki bardziej um, komplet. O. Powiem, że nawet mi się podoba. To jest marynarka z gry zmeczowana do spodni z, z modów. W moim zdaniem wygląda całkiem spoko. Ale fryzury jeszcze nie zmieniłam. I zimowe chyba ma też jedno. Tak. Też jedno, co widzieliście. Dobra, wychodzę z strony, bo to trwa pół godziny. O, od Kasi. Pozdrawiamy w dwupaku. O! Czyli jest ciąża. 500 simuleonów. Nam się tutaj przydaje. Nie jesteśmy aż takie bogate. Tak jak najbardziej. Yy, wysyłamy do Kasi. Yy, yy, Liana. życzy udanego. Rozwiązania. I o, dostaliśmy kanapę. <laughs> A my kolejny, dzisiaj słuchajcie, tysiąc. Yy, tak. Cię dobrze piszę, chociaż, chociaż. Ładna ta kanapa. Dobra? Yy, jeśli macie ochotę nie zaprosić do znajomych, to oczywiście taka sobie Elis yy, można zapraszać. No i co? My idziemy do pracy. I widzimy się jeszcze po południu. Zaprosimy tego naszego Emogacha i tam z nim coś tam porobimy. Nie mamy tutaj łóżka, ale mamy prysznic, więc może coś tam się uda zdziałać. Gazety nie przeglądaj, słuchaj, jedź sama do pracy. I widzimy się później. Aha, i co wam mogę jeszcze powiedzieć? Mieliśmy złodzieja, ale jako, że mamy alarm, no to, nam się, yy, to mu się nic nie udało ukraść. I dostaliśmy awans, czyli ona musi mieć charyzmę po prostu w przedziale, żeby. Było, czyli ok, czyli to jest przedział. Dobra, zarobiła 235. E, jest teraz potakiwaczem. Premia 408. E, Spotki, zdobyła awans. Publikujemy sobie to wspomnienie. Ok, prezenty, szczęście życiowe. E, no i super. Wracamy do domu, bo jesteśmy brudne. <laughs> Więc słuchajcie, myjemy dubską i zapraszamy naszego Emogacha. Gdzie jest Gach? Gdzie jest Gach? Dobra, odbierz telefon i jego zapraszamy. Uwodzicielskie powitanie, proszę bardzo. Wiadomo, on naszym chłopakiem na razie nie będzie, ale może tam sobie coś tam porobić. Bo czemu nie? Kto jej zabroni? Zalotny dowcip. Czy my możemy pod prysznicem? Oczywiście, że możemy. Proszę, mamy łóżko za małe, ale pod prysznicem jest dosyć miejsca. <laughs> Odmówił jej. Jak to? A, bo za mało? Może musimy więcej tutaj. Jeszcze raz tutaj po Postaraj się trochę, musisz go zdobyć. Pochwal wygląd. Pochwal. Nie, bo pada. Chciałam ym, pochwalić wysportowanie. O, może teraz się uda. Słuchajcie, bo to nie jest taki, wiecie, łatwy typ. Trzeba się z nim tutaj trochę namęczyć, żeby on jakby chciał z naszą Elianą cokolwiek. No typie, typie, przestań. Pozałonek z przechyłem. Pochwalasz osobowość, no słuchajcie, nie, nie tylko wyglądem człowiek żyje, nie? Nadal tylko urocza. Masaż. O, jest. Jest, 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 jest. Próbujemy. Teraz bara, bara Dziecko nie, dziecko dopiero jak będzie dorosła. Ale niech go sobie pomasuje najpierw. Trochę niech go rozluźni. Może no, drina nie możemy mu dać, to może by się bardziej odbył, bardziej odważny. No, co za ciołek Próbujemy jeszcze raz. Ja nie spocznę, dopóki się nie uda. No on nie chce z nami. To kończymy. Kończymy, bo on nie chce nic z nami, ewidentnie, a bez przesady. Dobra, niech się pożegnają. Dobra, druga randka. No chcieliśmy spróbować czegoś nowego, ekscytującego, to nie chciałeś. No co za typ. Dobra, a my idziemy spać. I ja Wam dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Będę próbować poza nagraniem jakąś tego typa zdobyć. Nie będę mu zmieniała cechy. Jest jaki jest. Jak się nie uda, to trudno. Będziemy po prostu próbowali może z kimś innym. No to co? No, takie życie nie każdy jest taki łatwy i prosty w obsłudze. Jak inni Simowie, nasz mark jest tutaj bardzo ciężki. No dobra. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych. Cześć!